Barbara kurde i szatan zatańczy w dans. W niedzielę wielkanocną poznamy zwycięzców pierwszej polskiej edycji dans. W wielkim finale, o nagrodę główną, 100 tysięcy złotych na cele charytatywne, walczyć będą Patricia i Wiktoria Kazadi oraz Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski. Finałowy odcinek jak zawsze poprowadzą Barbara Kurde i Szatan i Tomasz Kamel. I być może po raz ostatni zobaczymy ich razem w roli gospodarzy tanecznego programu. Powód. Wszystko wskazuje na to, że piękna prowadząca pojawi się w kolejnej odsłonie dans w roli uczestniczki. W jednym z ostatnich wywiadów Barbara Kurde i Szatan zdradziła, że chciałaby przeżyć taką przygodę, jak dotychczasowi uczestnicy. Gwiazda zaznaczyła, że jeżeli miałaby tańczyć choreografię z najbardziej znanych klipów, musicali i filmów muzycznych, chciałaby to robić w towarzystwie swojego męża, Rafała Szatana. Kurde i Szatan uczestniczką drugiej edycji Dance. Jeśli powstanie kolejna edycja, zdrowie dopisze i uda się zgrać terminy zawodowe, chętnie wystąpimy z mężem. Prowadzącą stałam się trochę przez przypadek. Oczywiście bardzo to polubiłam, wręcz pokochałam i się w tym odnalazłam. Robię to więc z przyjemnością, bo uwielbiam tę wytwarzającą się adrenalinę podczas programów na żywo, ale tak naprawdę spełniam się całkowicie, gdy występuję na scenie albo przed kamerą. Mam po prostu artystyczną duszę. Od dziecka szkoliłam się w tym kierunku, szkoła muzyczna, chóry, zajęcia aktorskie itd. Myślę, że udział w Dance to też wspaniała pamiątka. Z pewnością miło będzie po latach zobaczyć odcinki ze swoim udziałem, zdradziła Barbara Kurde i Szatan w wywiadzie dla magazynu Kurier TV. Dodatkowo, prowadząca taneczny program zdradziła, kogo chciałaby zobaczyć w drugiej edycji show TVP2. Nie zastanawiałam się nad tym. Nikt teraz nie przychodzi mi do głowy. Akurat w tej edycji pojawili się młodzi ludzie. Ciekawa jestem, jak nieco starsze osoby poradziłyby sobie w naszym programie, dodała gwiazda. Zanim jednak przyjdzie nam oglądać tańczącą Kurde i Szatan na scenie dans, będziemy mogli zobaczyć ją w dotychczasowej roli już w najbliższą niedzielę o godzinie 20:55 w TVP2. Warto dodać, że w finale zwycięzców programu wybiorą widzowie, którzy będą mogli wysyłać SMS-y na swoich ulubieńców. Kto wygra dans? Przekonamy się już w Wielkanoc.